Cześć, ja jestem Juno, a przed nami kolejny odcinek z serii Zagrajmy w Fear 3. Świetny początek. Teraz zanim tam, to zerknijmy, co jest na dole. Mam nadzieję, że żadnego straszaka tym samym nie omijam. No, ale o rany. Nie, straszaki przyszły za mną. Typowe. No i jak ja nie lubię takiej bierności, której nawet nie mam jak się bronić. Dobra, co my będziemy... To ruchome schody? Nie. Chciałam powiedzieć sobie... Ej, wystraszyłeś Almę. Mnie też. Nie, żartuję. Auć. Spadaj. Biedactwo. Dobra, lećmy za nią. Bo w zasadzie w takich warunkach trudno i cokolwiek innego zrobić. Czy oni nie wiedzą, że tylko sobie utrudnili sytuację tym, no, mgłą, czy no, dymem, zadymieniem, nie wiem. No, ja ich nitami potraktowałam, a na nich to najmniejszego wrażenia jakby nie zrobiło. O, kolejny i jaki ważniak ze strzelbą. No i co mu po tym? Nie radzę biec prosto na mnie, naprawdę. Czy macie strzelby, czy nie? Ja dam radę wszystkiemu. A zwłaszcza jak się wkurzę i zacznę jeszcze moim groźnym super nożem walczyć na twardo. No oni to chyba na miękko. O, tu jeszcze. W sumie mogłabym to sobie wziąć, ale po co? Dobra, takiej groźby to ja nie przyjmuję. Szybko, 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 szybko. Może ich własną bronią. I najlepiej byłoby ich pojedynczo jakoś zabić. No. No jasne. Myślałam, że już ten celownik zrobił się taki, że nie mam co go tym, no, płuc, że i tak mi zaraz wybuchnie. O nie, ja już ledwo żyję. Dobra, to trzeba szybko gdzieś się schować. Cholera, dlaczego ja zginęłam? Gdzie był zapis? No, dobra, nie narzekam na broń, z którą mnie odrodziło, bo... Narzekałabym, gdyby się okazało, że jakąś inną mi dali. A tak jest całkiem okej. Dobra, zniszczyć go jak najszybciej. To mój teraz cel. Dobra. I tak może aż mi się amunicja skończy? Tak, żeby nie mógł się z tego uwolnić. Auć. Chwila, moment. Aż żyćko mi troszeczkę wróci. Au, 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 au. Oni też całkiem niezłą broń mają. Dobra, tu. Nie, 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 nie. Słuch, slow-mo lepiej będą uciekać. Dobra, on przecież już powinien zaraz zdychać. Dobra, przynajmniej tak jak mówiłam, życie mi trochę wróciło. Ten, no nie może być. Nie, 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 nie. Dobra, bokami trzeba by chyba uciekać. Uzi? Nie wiem, czy to najlepszy pomysł. O, o, o. Nie wiem, czy to mi w czymś pomoże. Jezus, tu do środka wlazł. Nie, nie wierzę. Dobra, stąd trzeba uciekać. Trzeba uciekać. O, ja pierdzielę. Nie mogłam tam uciekać. Dobra, nie ma sensu bez slow-mo tu jakoś mało amunicji, no pięknie.
to jednak weźmy Uzi. I co mi po tych Uzi? No, całkiem sporo amunicji przynajmniej. Ojejku. No i gdzie oni się pojawią? Tutaj. Jezu, lecą prosto na mnie. Dobra, robi się czerwony. Może... Czy on wybuchł? Czy to było tylko takie... zdradliwe, nie wiadomo co. Dobra, z tym granatem... Być może sobie poradzę. Oj, nie. Oni mają jakieś dziwne tarcze, co? I zasłony. Nie wiem, o co z tym chodzi. Dobra. Ja bez slow-mo to jak taka... Nie, 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 nie. Jezu, nie mam amunicji. Nic nie mam, życia nie mam. Dobra, błyskotki, świetnie. Czy tu mi się życie odnowi, czy tu będzie już mój grób? Prędzej to niestety. O, dobra, uciekł. To jakąkolwiek, proszę. No, nie wiem, czy ta strzelba na nich będzie dobra. Teraz. A może być i to? No, cokolwiek. Tego jest więcej przynajmniej. Dobra, może trochę granatów jakichś. Te są trzy i pięknie. Teraz tak, granatę mu prosto w twarz. No weź, że już umrze i co? Nie wiem, dlaczego oni tak niechętnie... O, jest! Już po jednym, tak? Czy dwóch załatwiłam w ten sposób? Pięknie. Nawet nie wiem. Czy to jest... Dobra. No myślę, że tak całkiem nieźle idzie grać. Nie, tu nic nie ma. No to teraz czas do miejsca właściwego. O, przy komputerach nic. Przyzwyczaiłam się, że w pirze zawsze można kliknąć coś na laptopie i tak jakoś. No cóż. Tak jak było już wiele razy. Krwawe rączki. Idziemy za nimi. Mówione, to jest już zupełnie inny fir. Ale ciągle jedna rzecz się nie zmienia. Bardzo łatwo zginąć, gdy człowiek zaczyna grać jak głupi. To chyba w każdym FPS-ie jest. No i oczywiście, zanim mi się drzwi otworzą, jakoś trzeba przetrwać. Dobra, to było w miarę łatwe. Teraz przez tego chciałam się przedrzeć, ale coś mi nie wyszło. Dobra, tutaj, tutaj, tutaj. O, amunicja. Zablokowane, świetnie. Nie mogę w ten sposób? No to inaczej. Jakoś, nie wiem, może tak. Autem mnie dziabie za bardzo, za szybko. Nie wiem jak, jakieś zamieszanie tu za duże. W ogóle to mam złą broń na nich chyba, co? Weźcie się, trzymajcie od agenta mi tu z daleka, bo ja już nie mam mojego slow-mo. I średnio ogarniam, co ja tu mogę zrobić. Uciec mogą chyba od nich. Znaczy, no i też nie za daleko, ale chociaż na tyle, żeby mi się życie odnowiło. Chociaż troszeczkę. Albo życie, albo slow-mo, nie wiem, cokolwiek. Bo ja zamiast strzelać, to nie wiem, co ja robię. Dobra, ich tu może być chyba bardzo, bardzo dużo, więc szybko tutaj, tutaj, tutaj. No. Dobra. No, taki szczegół, kuźwa. Ja nie wierzę. Nie wierzę w mojego pecha. Jak to się mogło stać? Dobra, dusza znowu do podniesienia. Ja wiem, że trzeba było tam wcisnąć przycisk, ale agent zamiast to zrobić, wolał zmieniać broń. To średnio moja wina. No ale dobra, teraz postaram się jak najszybciej to jakoś ogarnąć.
Dobra, wiem dokładnie, gdzie jest ten przycisk. A, dobra, nie marnuję slow-mo. Dobra, po dwie serie na nich idą. No, co jest teraz? Co jest z tym przyciskiem nie tak? A teraz? No, nie rozumiem, o co chodzi. Znowu zaraz zginę i będzie taki finał. Mogę już? Świetnie. Te dalej są zablokowane. Nie podoba mi się to wszystko. O nie, zdążył. Jakim prawem? I to nie jeden. O, osiągnięcie, fajne. Tylko ciekawe za co. No nie wiem. To by się czymś takim przejmował. No, jeszcze jak ten jeden, dwa mnie zabiją, to już w ogóle będzie. Ahaha, ten już się nie dostał. No i pięknie. Można lecieć dalej, żeby zginąć parę meczów dalej. No bo dlaczego miałoby mi się udać nie umrzeć przez następne minuty odcinka? Dobrze, że tu nie dobiegłam. Labirynt krzesełek. Tutaj. No, świetnie. No, a ja już myślałam, że najgorsze za mną. Nie no, nie. Ale. Nie jest tak źle, jak myślałam. Mamy pancerz. Nie mamy pancerza? No wiecie co, tak mi takie coś wystawić na widok. O, dobra, nie z tej strony chciałam się. No tak, bo to pancerz nie my. No to i dobrze, bo jest szybki, sprawny i całkiem nieźle się nim walczy, tylko żeby się nie przegrzał. Lecimy za nimi, za nimi. Oczywiście strzelanie do nich chyba nie ma zbyt wielkiego. Znaczy, nie ma to zbyt dużych szans na powodzenie. No ale dobra, właśnie. Patrzcie, walka z mechem, cholera jasna. No, włączył barierę i zadowolony. Dobra, naparzamy go jak tylko się da. Dobra, tym możemy tak fajnie latać, na szczęście. Więc, no cóż, jeśli o tempo chodzi, to zdecydowanie z nim wygrywamy. Ziołby już zginął, co? Ręce nam się jeszcze nagrzewają zbytnio. Czy on wybuchł? Nie, a może? Może i tak, skoro już z tymi muszą walczyć. O, jeszcze ten. Szkoda, że wybuch jego kolegi go nie zranił w żaden sposób. O, teraz nie chcą być blisko, ale popatrzmy. Należało mu się. Dobra, mam nadzieję, że tu żadnych lalek nie było. Lecimy do Becketa. This will kill him.
Biedny Becker, Boże, ja nie mogę na to patrzeć. This man is a shell, brother. Empty. All he desires is to forget. All the testing, the surgeries. They weren't able to create any new prototypes with Mother, so they used artificial means. He's like us, brother. Or at least, manufactured to be like us. Get the cross inside her! She's no longer your mother. Child. Must. It cannot be allowed to. Say hello to mother. Tak w ogóle to Alma nawet nie wyglądała jak ta z poprzednich części. Ale to tam szczegół. Kolejna misja na naszym koncie. Szkoda, że taka smutna. No i ostatni poziom nam już tylko został. Wanted to kill him, stick a knife into his heart. I was the monster. He was the monster. Oh, there it is. You're not afraid of the creep, are you? Follow me, unless you want to stay here. Hurry up! He's in there waiting for us, you know. Mother was never the enemy.
She was just a conduit for his evil. Teraz zjednoczeni bracia przeciw jednemu przeciwnikowi, co?